plantacji czas na wnioski. Plantacja przezimowała, obsada pędu właściwa, nawożenia azotowe wykonane, rośliny zaczynają rosnąć. Ze względu na ilość pędów na metrze kwadratowym nie będę jej w najbliższym czasie dokrzewiał, natomiast zajmę się ochroną fungicydową. Charakterystyka odmiany i przebieg pogody jesienią sprawi, że mamy dość spore porażenie z jesieni septoriozą oraz częściowo rdzą. Ta odmiana nie do końca radzi sobie z tymi chorobami, w związku z tym planuję wykonać zabieg preparatem Delaro. Nie wiem, czy w pełnej litrowej dawce, ponieważ jest to bardzo mocny produkt, jeśli chodzi o te choroby, a będzie już stosunkowo późno, także połączę to rozwiązanie z nawożeniem mikroelementowym, można to łączyć i zajmę się w okresie opóźniejszym prostracją i dalszymi pracami. Taka ramka to 1/10 metra kwadratowego, w związku z tym wszystkie wartości mnożymy razy 10, by określić ilość roślin na metrze kwadratowym. Po dokonaniu kilku ocen okazało się, że na tej plantacji jest około 220 roślin na metrze kwadratowym. Teraz, żeby dojść do szczegółów, należałoby określić fazę, w jakiej te rośliny się znajdują. I tutaj wykopujemy rośliny i oceniamy, w jakiej fazie w danym momencie te rośliny się znajdują, oceniając liczbę pędów, ponieważ jest to pszenica, która znajduje się w fazie krzewienia. Na podstawie tych ocen doszedłem do informacji, że to jest faza 24. Przeciętnie na każdej roślinie mamy 4 nowe pędy. Tutaj widzimy to wyraźnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Także faza 24, co daje informację, że w tej chwili mamy 220 razy średnio 4, 880, 900 pędów. Jest to wystarczająca ilość do prowadzenia tej plantacji. Nie musimy tej plantacji dokrzewiać. Także ta jedna informacja w oparciu o tą ilustrację już jest pewna. Kolejna informacja co do zdrowotności tych roślin, co do tego, jak podchodzić, to sprawa podstawy źdźbła. Widzimy wyraźnie, że odmiana Linus i odmiana tutaj to potwierdza na tej plantacji jest zdrowa, jeśli chodzi o choroby podstawy źdźbła. Mamy to wszystko białe, węzeł krzewienia jest nieprzemarznięty, czyli też ta zimotrwałość się potwierdza, bo jest wszystko ładnie białe. Nie mamy chorób podstawy źdźbła, natomiast obserwujemy duże nasilenie septoriozy z jesieni i częściowo rdzy. Obserwowane bardzo wyraźne porażenie jesienne związane z septoriozą oraz częściowo z rdzą. Te informacje pozwalają nam przyjąć pewną strategię już na najbliższy czas, ponieważ znamy obsadę, znamy zdrowotność roślin, możemy planować zabiegi na